Cześć, witam was wszystkich, jestem Miosz, to kolejne WWE NXT Shortcut, tym razem z dnia 25 maja 2021 roku. No i co było na tym NXT? No nic nie było, była właściwie sama nuda. Proszę was, byście w komentarzu napisali mi, kiedy jest Survivor Series, bo chciałbym się do tego odnieść w którymś z odcinków NXT Shortcut, ponieważ jest mi to potrzebne. A tymczasem co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, piszcie komentarz, no i co? Przechodzimy do oglądania. Pierwsza walka, Shotzi Blackheart i Ember Moon kontra NXT Women's Champion Raquel Gonzalez i Dakota Kai. Typowa walka tych dwóch tag teamów, widzieliśmy topowe dla Raquel powerbomby, ale też typowe dla Ember eklipsy. Koniec końców wygrała Shotzi z Ember, lecz to Raquel i Dakota zaznaczyły swoją dominację, atakując wygrane po walce. Pete Dunne z O'Neill Lorcanem w narożniku kontra Bobby Fish. Po półrocznej przerwie Bobby wrócił do ringu, ale szybko został z niego wyrzucony przez tortury Dunne'a na jego skontuzjowanej ręce. Lorcan po wygranej Dunne'a nie miał dość i również poznęcał się nad ręką Fisha. Mercedes Martinez pokonała Zayde Ramir. Walka jak walka, nic ciekawego, za to po walce na tym dużym ekranie pojawiła się Tian Shaoming. Światła zgasły, Martinez miał jakiś znak na ręce, walka zapewne będzie za tydzień. The Million Dollar Face-Off, Ted DiBiase i Cameron Grimes. Coś tam sobie mówili, wszedł LA Knight zakumplować się z Tedem. Wyjaśnił go Grimes, ale z racji, że Knight ma 0 IQ, to zaatakował Grimesa, a Ted wyśmiał Camerona. Zapewne będzie pojedynek Knight kontra Grimes w przyszłym tygodniu. Debiutująca Frankie Monet kontra Cora Jade. Nudna walka na korzyść Frankie Monet, zakończona nową wersją Glam Slema. Promo Bronsona Reeda, które zostało przerwane przez Legado del Fantasma. Ogólnie to Escobar powiedział, że chce tytuł Bronsona i gdy mieli wejść do ringu i zaatakować Reeda, na pomoc przyszło MSK. Jak to się skończy, każdy wie, czyli dwie walki o pas na najbliższym take-owym, o którym powiem więcej później. NXT Champion Karrion Kross Scarlett w narożniku kontra Finn Balor. Każdy wiedział, że skończy się to przegraną Balora, na którego widać, że WWE traci pomysł. Nie zdziwiłbym się, gdyby został zwolniony albo w najlepszym wypadku przeniesiony do głównego rosteru już setny raz. Wracając do walki, to była ona na wysokim poziomie, czego mogliśmy się spodziewać po tych dwóch panach. Widzieliśmy tam właściwie wszystko, powerbomby, elbowy, aż po stół komentatorski i pleksową ścianę. Koniec końców Balor został uduszony i tak oto Kross zachował tytuł. No a teraz bonus. Z racji, że za dwa tygodnie mamy kolejny takeover, dokładnie 13 czerwca, to wspomnę tu o tym, co na nim będzie. Prawdopodobnie będą na nim bronione wszystkie pasy NXT i będzie to przypominało Clash of Champions. Obecnymi czempionami jest Reed, MSK, Kushida, Raquel, Dewey i Cross. Przeciwnika Crossa poznamy już za tydzień po walce Kyla Johnego Duna. MSK zmierzy się prawdopodobnie z Legado del Fantasmą, a Reed z Escobarem. Na Kushida, Raquel i The Way jakoś nic nie wymyśliłem. To było tego tygodniowe NXT. Mi się taki format mega podoba. Nie wiem co z Lesiem, nie wiem gdzie są shortcuty z Raw i SmackDown. Ze SmackDown jeszcze bym dał radę nagrywać, z Raw już nie. W sobotę na pewno bym nawet nie dał i tak rady nagrać z SmackDown, bo mam urodziny i jadę do Energylandii, więc jak ktoś jedzie, to możemy się spotkać. No i co? Mówił do was Miłosz, łapkę w górę, subik, komentarz, a ja spadam, pa pa.